Panie Radnie, wnioskujecie o przerwanie procedowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Księcia Józefa na odcinku od Kawełkowskiej do Pajęczyn. Uzasadnione. W związku z koniecznością wykonania wyżej wymienianego zadania, według opinii ZIGI, a co za tym idzie koniecznością zwiększenia środków finansowych o około 700 tysięcy złotych, całkowity koszt będzie około 1 000 000, Rada Dzielnicy nie ma możliwości wskazania źródła finansowania realizacji inwestycji, co jest powodem zatrzymania procedowania projektu na etapie zakończenia koncepcji. Już będę starał się Państwu wytłumaczyć. Ja mogę minutkę, bo się Pani Radzenka. Dobrze. Bez przerwy, myślę, że poczekam, aż Pani Radzenka wymieni dalej. Ja się przy okazji wytłumaczę Państwu, ponieważ no może nie jest to w formie oficjalnej, ale nie wiem, usłyszałem kilka zarzutów na Komisji Infrastruktury, ja i Pani Przewodnicząca Komisji, więc muszę Państwu to opowiedzieć, żeby nie było niedomówień żadnych. Proszę Państwa, płynęło pismo do dzielnicy. Zaraz Państwu przedstawię jakie. Pamiętacie Państwo, sesję wcześniej opiniowaliśmy projekt, znaczy koncepcję, która zakładała zbudowanie chodnika wzdłuż Księcia Józefa. Proszę Państwa, słuchajmy wszyscy, bo będzie bardzo dużo tłumaczenia. Panie Pawle, bo ja tłumaczę ważne rzeczy, a nawet wiem, że Panowie jesteście tym zainteresowani, więc chciałbym, żebyśmy zrozumieli się i żebyś Państwo nie myśleli, że jest zła wola z czyjkolwiek strony. Głosowaliśmy, opiniowaliśmy koncepcję, zaopiniowaliśmy ją pozytywnie praktycznie wszyscy. Przypominam, pomijając kwestię, że już wtedy wzrósł koszt budowy tego chodnika z 300 na prawie 500 tysięcy złotych. Pamiętacie to Państwo, tak? I zaopiniowaliśmy pozytywnie. Dostałem pismo, które brzmi w ten sposób, w tym najważniejszym momencie przeczytam. Tu jest tam, w związku z przekazaniem pierwszego etapu dokumentacji dla zadania i tak dalej, i tak dalej. ZIKI zaprasza na spotkanie poświęcone omówieniu przyjętych rozwiązań projektowych, wniesionych uwag do przyjętego rozwiązania wyceny szacunkowej oraz planowanego harmonogramu opracowania dokumentacji. Dla mnie było to tak oczywiste, że idę, bo pomyślałem, to jest pismo, pewnie nie mają jeszcze naszej uchwały, ksero uchwały w rękę i na wszelki wypadek jeszcze sobie się poproszę Magdalenę, żeby ze mną poszła, przewodniczącą Komisji Infrastruktury, jakby nie było, nie wiedząc nawet, czy to będzie delegacja. Po prostu czytając z tego pisma nie wróżyło nic niedobrego. Tylko, że będziemy omawiać przyjęte rozwiązania projektowe, czyli te, które opiniowaliśmy. Przezornie, nie wiedząc, czy jest delegacja, uważam, że słusznie postąpiłem, jeżeli Państwo uważacie, że nie, to skarżcie mnie. Wypisałem delegację, mając nadzieję, że Magda, która musi się zwolnić z pracy w tym czasie, a nie miała delegacji w tym miesiącu, będzie miała zaliczoną przy okazji delegację. Wydawało mi się to dosyć oczywiste. Ku naszemu zaskoczeniu usłyszeliśmy na tym spotkaniu, że dwa wydziały z ZIKIT-u zaopiniowały negatywnie tę koncepcję. Pan projektant był dosyć szybki jak na te warunki i bardzo dobrze. I w związku z tymi negatywnymi opiniami ZIKIT-u przygotował drugą wersję i przygotował również do tej drugą wersję mapki według wytycznych ZIKIT-u. I na co ZIKIT się nie zgodził? Nie zgodził się on oczywiście w wyniku tego, że jest to droga wojewódzka i nie dostali uzgodnienia. A mianowicie nie wolno nam zawęzić jezdni, która w tamtym koncepcji pierwszej była zawężona do 6 metrów i ZIKIT zaznaczył, że musi pozostać 7-metrowa. Co oznaczało, że nie mamy możliwości zbudowania chodnika w pierwotnej koncepcji. Mało tego, również były wytyczne w związku z tym, że to trasa wojewódzka, że musi być chodnik dwumetrowy. Jedyne odstępstwo do tego, żeby chodnik nie był dwumetrowy, to jest zgoda ministra infrastruktury. Proszę Państwa, i w związku z powyższym, pan, który robi koncepcję, a również wygrał na przetarg, szybko nam narysował ten rysunek, wiedząc do wglądu, proszę bardzo, kto jest zainteresowany, może obejrzeć, i przedstawił od razu kosztorys. I cena pierwotna, czyli 393 tysiące netto pierwszej koncepcji, już nam rośnie przy tej koncepcji według wytycznych
do 800 prawie 30 tysięcy netto, czyli 1 000 000 zł brutto przekraczamy tamtej inwestycji. Ja nie mogę dyskutować, szanowni państwo, oczywiście to jest tylko kosztorys szacunkowy, tak? Szacunkowy koszt. Ja nie będę dyskutował z projektantem, który ma wszystkie uprawnienia, czy ten koszt przesadził o 100 tysięcy, 50 czy pół miliona. Wiemy o tym dobrze, że na tej podstawie my podejmujemy uchwały, które idą do WPF-u, tak? Czyli w związku z czym następstwem tego będzie, że będziemy musieli wskazać kwotę tak wysoką do WPF-u. Oczywiście po przetargu ta kwota być może zmaleje do 800 tysięcy z miliona, ja nie mówię, że nie. Niemniej jednak na ten moment uchwałą do WPF-u musimy taką kwotę zabezpieczyć. Dlatego zarząd po kolejnych rozmowach wyszedł z założenia, że dobrze jest zatrzymać dokumentację na etapie koncepcji, ponieważ niczym nie ryzykujemy dla tej inwestycji. Bądź koncepcja nie przedawnia się w tym momencie, ona będzie i do momentu, dopóki nie znajdziemy środków lub jak czytam projekty uchwał skierowane przez autorstwa pana Krzysztofa Kwarciaka, które zaraz będziemy procedować, nie zdobędziemy ustępstwa na przykład pana ministra albo cokolwiek, to lepiej jest przerwać kontynuowanie projektu niż go kontynuować z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna. Zaraz po tym, jak podjęlibyśmy na przykład uchwałę, żeby kontynuować projekt, zostaniemy poproszeni o wskazanie tego 1 000 000 zł. Ja zadaję pytanie skąd? Bo ja go osobiście nie widzę w perspektywie tej rady, a nawet pierwszego roku przyszłej rady. To jest raz. I dwa, kolejny problem. Dobry wieczór, witam panią radną. I kolejny problem, jaki występuje, to jest taki, że z tego co mówiono, to będzie decyzja o zbudowaniu chodnika i ona jest ważna, mam poprawnie się mylę, 2 lata. A pozwolenie na budowę 3. I w momencie, kiedy my jakimś cudem byśmy dokończyli dokumentację, a nie mieli tych pieniędzy, i nie, to przepadnie nam ta dokumentacja. Pan projektant jest chętny ją robić. To nie jest tak, że Zigit też nas namawiał poniekąd, idźcie w to. No tak, tylko że będziemy musieli te 1 000 000 zł wydać. Sprawdziłem, szanowni państwo, chodniki o podobnych jakby parametrach w gminach sąsiednich, to jest mniej więcej przeszacowane 4-krotnie. Tyle tylko, że oczywiście nie przy takiej i gęstej infrastrukturze. Mówię o samym chodniku. I dodatkowo muszę jeszcze państwu powiedzieć, że ten projekt za 1 000 000 zł, ta koncepcja, nie przewiduje poszerzenia zatoki autobusowej. Czyli wydamy 1 000 000 zł i zostaniemy z taką zatoką, jaka jest dzisiaj. I powiem szczerze, stanęliśmy przed poważnym dylematem, jakie rozwiązanie jest lepsze, a w następstwie tej rozmowy tego naszego ustalenia, bo na tym ustaleniu my z panią Martą nie podjęliśmy żadnej decyzji, żeby sprawa była jasna, ani o przerwaniu. Jak państwo widzicie, projekt uchwały składamy. Choć poproszono nas, żebyśmy na piśmie to napisali, czy kontynuujemy, czy przerywamy projekt. Nie zgodziłem się, powiedziałem, że sesja jest wkrótce i państwo podejmiecie tą decyzję. Ja osobiście uważam, że po pierwsze, należy coś wymyślić z tym chodnikiem, to jest pewne, ponieważ jest to miejsce niebezpieczne. Ale nie uważam, aby wydanie 1 000 000 zł na chodnik długości 240 metrów, podczas kiedy parametry tego chodnika i tej jezdni kiedyś w przyszłości będą zmieniane, budując obwodnicę Przegorzał. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo daleka perspektywa. Niemniej jednak dziś wydamy 1 000 000, a kiedyś być może będzie można to zrobić za 300-400 tysięcy. W związku z powyższym mam pewne obawy, czy powinniśmy brnąć w tym kierunku, nie sprawdzając wszystkich innych możliwości. No, jeśli chodzi o przejście do projektu, to szanowni państwo, wiecie dobrze, że to nie trwa aż tak długo, jak już jest koncepcja i uzgodnienia, bo później przejście i podjęcie uchwały, aby projekt zacząć na nowo w momencie, kiedy będziemy mieli źródło finansowania, nie jest kłopotem. To tyle. Jeśli są jakieś pytania, wątpliwości, proszę bardzo. Pan Krzysztof. Pan Krzysztof. Pan Krzysztof. Pan Krzysztof. Chodnika przecięcia Józefa jest bardzo ważna dla mieszkańców Przegorza i myślę, że dla wielu z radnych, dlatego że po prostu tam ginęli ludzie i ci ludzie dalej będą zagrożeni. Tak długo jak istniejący stan rzeczy będzie trwał, niezmieniony. I wszyscy to wiemy. Po drugie, radny z Przegorza jest 3. Praktycznie rzecz biorąc, 2 mieszka na terenie Przegorza. Jeden pan Marek Gołąka, który zna pańskim terenie. No, już tuż za pańskim.
Dobrze, to też jest związane w jakiś sposób z przegorzewami. I teraz co dalej? Żaden z nas nie został poinformowany o tym spotkaniu. A myślę, że można było coś przynajmniej zanalizować sytuację i zapoznać się z materiałami. To po pierwsze. I mamy o to żal. Zresztą pan wspomniał o tym, dlaczego pan tak zrobił, ja wam trochę nie znam. I teraz tak, co z tym fantem można zrobić? Nie wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, że warto przyjmować wniosek i tą uchwałę, która jest zaproponowana w takim brzmieniu, jakim zarząd ją w tej chwili proponuje. Dlatego, że niezależnie od tego, czy można, że można się starać o zgodę w imieniu ministra, to są też inne alternatywne rozwiązania. I Krzysiek zadał sobie dużo trudu, żeby przygotować jakieś opinie na ten temat, zebrał to wszystko razem w formie prezentacji, więc nie będę go wyręczał. Ja powiem tylko jedną rzecz. O co tak naprawdę chodzi w tym? Chodzi o to, żeby można było bezpiecznie przejść z zatoczki autobusowej do w głąb Przegorza, nie idąc po jezdni ciemnej, bardzo ruchliwej, nie mając żadnej alternatywy zejścia na pobocze, bo tam jest ruch. O to tak naprawdę chodzi. Jeżeli popatrzymy na mapę, proszę Państwa, która tutaj jest przygotowana, to zatoczka autobusowa znajduje się w odległości mniej więcej 40% całej drogi w kierunku ulicy Pajęczej. Na przykład etapowanie takiego czegoś i zrobienie tej zatoczki plus chodnik do ulicy Pajęczej, to jest jeden z pomysłów, jest lepszym rozwiązaniem niż uwalanie tego wszystkiego, zwłaszcza, że na pewno zmieścimy się w tych rzeczy. Mogę teraz parę słów? Po pierwsze, nie wszyscy Państwo dokładnie znają, dokładnie wiedzą o co chodzi z tą inwestycją, dlatego pozwoliłem sobie parę krótkich informacji. Po pierwsze, to jest lokalizacja tego zadania. Tutaj mamy ulicę Księcia Józefa, tu Pajęczą, tam Kamedulska jest, Turyna. Dalej. Tak wygląda droga od strony ulicy Pajęczej do przystanku autobusowego. Tutaj idziemy dalej tą drogą. Tam dalej jest przystanek autobusowy. Ważna sprawa, tego nie widać na zdjęciu, ale po drugiej stronie zapewne jest chodnik, tylko pomiędzy tym chodnikiem w większości miejsc jest rów melioracyjny, więc ciężko jest przejść na drugą stronę. Nie można zrobić takiego manewru właśnie, zresztą to trzeba by nielegalnie przejść, ale właśnie przechodzi tutaj, potem dalej się do przystanku idzie, trzeba iść tą stroną. I to też ważna sprawa, w niektórych miejscach trzeba wyjść na jezdni, nie da się przejść bezpośrednio. Tu jak patrzymy do tyłu, to jest przystanek autobusowy, to jest droga w stronę przejścia dla pieszych bezpośrednio do przystanku autobusowego. To jest to przejście dla pieszych, tak się kończy przejście, właściwie tam jest dalej przystanek autobusowy. Na tym szkło to widać, bo jakość jest, ale... no i tak generalnie wygląda ta droga w stronę Kamedulskiej. Miejscami trzeba wchodzić na jezdnię, zupełnie inaczej. To kontynuacja. A propos realizacji tej inwestycji, tu widzimy podjazd zrobiony. Podjazd został zrobiony zgodnie z zaleceniami ZIKIT-u i absolutnie przy zastosowaniu takiego krawędnika nie ma potrzeby przekładania wodociągu, więc może warto by się zastanowić, a wodociąg jest tym zadaniem, które najbardziej tą kwestią, która najbardziej generuje koszty, bo to jest kwestia około 300 tysięcy złotych, więc może by warto na przykład zastanowić się, czy tak nie może ta inwestycja wyglądać bez po prostu podniesionego krawężnika, no i wtedy mi około 350 tysięcy złotych. Okolicy tego przystanku mieszka około 400 osób, jest to dla nich najbliższy przystanek. Znajduje się schronisko dla bezdomnych przy ulicy Rybnej. Do tego schroniska naprawdę bardzo dużo osób przyjeżdża. Często to są osoby starsze czy dzieci, które autobusami przyjeżdżają, więc no, tych osób jest sporo. Muszą tą drogą, którą wcześniej Państwu pokazywałem, muszą pójść. Jest też tam kilka hektarów ogródków działkowych, z których korzystają setki osób, a ogródków działkowych często korzystają osoby starsze, więc korzystają z komunikacji miejskiej i to jest poważny problem. Funkcjonują też trzy ośrodki dla turystów oraz wiele zakładów usługowych. No, ja myślę, że każdy, bo też pojawiają się głosy w gazie co do zasadności tej inwestycji generalnie. Myślę, że każdy, kto ma takie wątpliwości, sugeruje, żeby się przeszedł wieczorem, jak TIR jedzie 70 tą drogą, to gwarantuje, że będzie miał
będzie miał. No jest tam ograniczenie do 400, tylko mało kto przestrzega tego ograniczenia. Jeżeli pan radny widzi, że ktoś jedzie szybciej, należy zapisać rejestrację, zgłosić na Mogilską i gwarantuję panu, że każdy przerabiałem już to i gwarantuję panu, że każdy kierowca przekraczający prędkość zostanie. Szanowni państwo, bardzo proszę. Proszę Nie mam. Pewne fakty dotyczącego zadania. Przede wszystkim nie ma możliwości przeniesienia przystanku, bo przystanek byłby zabity, bo tam jest jedno skrzyżowanie na Księcia Józefa koło Kamedurskiej i drugie skrzyżowanie za Pajęczą. Na każdym razie, jakby przenieść w to miejsce przystanek, to przystanek byłby za blisko skrzyżowania, byłoby to niezgodne z przepisaniem, bo było spotkanie z Zikicia w tej sprawie. Byłaby analiza, nie ma żadnej możliwości przeniesienia tego przystanku. Musi tam być. W taki sposób, który by ułatwiał dojście. Kolejna sprawa, godzina szczytu na Księcia Józefa, przejeżdża około 2000 samochodów na godzinę. Dla porównania na alejach, to jest około 6000 samochodów na godzinę, czyli na alejach mamy dwa pasy w każdą stronę i bus pas, więc proszę sobie wyobrazić, jak jest różnica natężenia i na jednym pasie. Właśnie jest takie samo natężenie na jednym pasie. Przepraszam, panie radny, ale my też tu wiemy, naprawdę. Proszę sobie. Czemu może się okazać, że nie będzie trzeba przekładać wodociągu? Jak mówiłem, ta przekładka wodociągu to jest najistotniejsza, najbardziej generująca koszty rzecz. Po pierwsze, żaden przepis nie nakazuje dokonywać przełożenia wodociągu, jeżeli nad nim jest budowany kawałek. Taki wymóg znajduje się jedynie w pewnych zasadach eksploatacyjnych MPWiK. Panie radny, to wszystko. Jednak istnieje możliwość odstąpienia od niego, o co nikt nie wystąpił, nawet pan przewodniczący nie wystąpił o odstąpienie. Nie korzystał z tej procedury, pan przewodniczący jedynie występował o finansowanie przez Radę Dzielnicy tego zadania. W przypadku wielu inwestycji Republika zgadza się na budowę kawałka nad wodociągiem. Poza tym istnieje wiele alternatyw, na przykład wywodnienie chodnika do 1,5 metra, umieszczenie takiego kawałka jak przy podjazdach, zasypanie rowu, wysypanie tam wiru, to na pewno nie trzeba będzie żadnych przekładek, bo nie będzie trwała nawierzchnia. Ograniczenie zakresu inwestycji na budowanie tylko do przejścia dla pierwszych. No i tu parę pytań do szczęstego Filipiaka, ale może nie będę... Nie jest tematu uchwały, to pan zostawił na koniec, panie radny, bo pytania już panu zadawali śmiechu za mnie, więc nie oczekuję pan, że na nie odpowiem chyba dzisiaj publicznie, zanim nie odpowiem na piśmie. Proszę pana Andrzeja Radnych. Ja mam pierwsze pytanie. Proszę o światło, proszę o wyłączenie. Pierwsze pytanie, skąd dano 2000 samochodów na godzinę, to jest 33 samochody na minutę, czy to jest auto co 2 sekundy? Nie wiem, moim zdaniem, ja nie jestem specjalistą, jest to z punktu widzenia fizyki niemożliwe, ale może ja się mylę. Druga sprawa, według mojej wiedzy na tym odcinku jest ograniczenie do 40 km na godzinę. Jeżeli ktokolwiek widzi kierowcę jadącego szybciej, ma obowiązek, bo nie zgłoszenie, że tak powiem, wykroczenie jest również wykroczeniem, ma obowiązek zgłosić taką informację na policję. Gwarantuję państwu, przerabiałem to 2 razy na własnej skórze, policja się taką sprawą zajmuje, wzywa kierowcę, który popełnia wykroczenie w celu złożenia wyjaśnień i proponuje mu mandat. Tylko na podstawie zeznań świadka, nie jest potrzebna żadna dokumentacja fotograficzna, nic takiego. Jeżeli osoba, na którą jest nakładany mandat, nie przyjmuje mandatu, policja kieruje sprawę do sądu i sąd już podejmuje decyzję, co się z danym delikwentem dzieje. I ostatnie pytanie. Z jakiego źródła Rada Dzielnicy ma wygospodarować 1 000 000 zł w celu zrealizowania tego inwestycji? Bo według mojej wiedzy, być może ja się mylę, być może ja się na tym nie znam, inwestycja, która nie ma wskazanego źródła, nie zostaje przyjęta do realizacji. Dziękuję. Mogę? To tutaj rozumiem dobrze. Po pierwsze, te 2000 samochodów przewiązanych to są dane Komendy Wojewódzkiej Policji, bo kiedyś wystąpiłem o taką informację, mogę panu pokazać na tej sesji ten dokument. Proszę. Bardzo proszę. Znaczy ja bym chciał go teraz zobaczyć. Nie mam przy sobie tego. Rozumiem. Mogę wyślę na maila informację taką. Dalej idąc, wydaje mi się, że szanse rozwiązania, nawet jeżeli parę osób zgłosi informację, że tam ktoś jedzie za szybko, to raczej to nie rozwiąże generalnie tego problemu. Nie sądzę, by to
doprowadziło do rozwiązania. Problem przekraczania prędkości jest powszechnym problemem i jakoś nikomu się nie udało tego problemu rozwiązać. Nie sądzę, żeby mi się udało. Kolejna sprawa co do miliona złotych. Ja właśnie uważam, że przede wszystkim, jeżeli tego wodociągu nie trzeba będzie przekładać, no to to zadanie nie będzie kosztowało miliona złotych, tylko dużo, dużo, dużo mniej. 250 milionów. I... Czyli 750 tysięcy. Dobrze, to składam pytanie, skąd Rada weźmie 750 tysięcy? Z jakiego źródła? Po pierwsze, nie został zrobiony żaden, dzisiaj rozmawiałem z panią kierownik ZIKI, tu nie został zrobiony żaden kosztorys, to są wstępne szacunki projektanta. Pani kierownik dzisiaj w rozmowie telefonicznej parę razy podkreślała, są szacunki, żeby absolutnie na takie wstępne, bardzo pobieżne, żeby poczekać na dokładny szacunek, dlatego uważam, że ta uchwała powinna być procedowana na następnej sesji, kiedy będziemy mieć wszystkie dane, kiedy jednostki odpowiedzą na to, czy rzeczywiście ta budowa jest potrzebna. To moim zdaniem zarząd się tutaj pospieszył. Zresztą też w testy nie dotrzymali sobie nic z komisji, bo obiecywali z komisji, że na październikowej sesji to będzie głosowane, a kartki zgłosiły się na zarządzie ten projekt uchwały, co trochę mnie dziwi, no nie wiem, czemu tak się stało. Dobrze. Mogę? Tak, pan Paweł Wilk, dopiero ma rękę. Proszę panu, żeby pan. Szanowni Państwo, ja mam jedno pytanie. Ponieważ owszem, ZKIT nam każe wskazywać, z jakiego źródła mamy finansować daną inwestycję, ale tylko jak ją wpiszemy do WPF-u. Natomiast jeżeli ją nie wpisujemy, ZKIT dopiero w momencie, kiedy powiedzmy na wiosnę podejmiemy uchwałę o realizacji danej inwestycji, wtedy mamy pulę środków, które wykorzystujemy na taką inwestycję. Czy to jest wpisane, moje pytanie brzmi, czy to jest wpisywane do WPF-u, czy też nie? Bo jeżeli nie, to sam projekt, który tam kosztuje kilkanaście tysięcy wykonać, a mamy takich projektów w dzielnicy ileś naście, może być skończony i w momencie, kiedy dzielnica dojrzeje do tego, że warto taką inwestycję wykonać, podejmie stosowną uchwałę. Proszę, pani Marzena. Ja mam takie pytanie, bo być może ja się na tym nie znam, ale jaki sens ma robienie chodnika na tym samym poziomie, na którym jest droga? Dla mnie jest to tylko i wyłącznie poszerzanie możliwości dla piratów, którzy i tak po tym chodniku będą sobie przejeżdżać na trzeciego, na czwartego i będą kombinować dalej. I uważam, że będzie to stwarzało jeszcze większe zagrożenie niż jest teraz. No, Krzysiek proponował... To była jedna sprawa, alternatywa z tych alternatyw. Faktycznie to jest z pewnym językiem. Na celu miało obniżenia kosztów. Ja się pytam, on to przedstawiał w swojej prezentacji. No to jako jedną z czterech alternatyw. Faktycznie mówię, nie jest to alternatywa, ale mówią być z ograniczeniem kosztów znaczącym. To nie ma sensu. Ja sobie pozwolę, bo pan Bogdan udzielił głos oczywiście, tylko że nie zapomniał. Proszę, ja rozumiem żal radnych, którzy uważają, że nie zostali zaproszeni na spotkanie, ale tak jak mówię, nie było żadnych przesłanek sądzić, że to spotkanie będzie, a takich spotkań, na które szanowni państwo radni nie chodzicie, są dziesiątki. To nie jest nic nowego, różnych. Tak, a propos to panie Andrzeju, że nie chcę być złośliwy, ale pan nie bierze żadnych delegacji, na przykład ja do pana Andrzeju już w ogóle nawet nie dzwonię, bo mi się nie chce, to mówię otwarcie, bo pan nie bierze żadnych delegacji praktycznie od początku kadencji. W związku z tym to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nie ma pan prawo, to jest prawo każdego radnego nie uczestniczyć w delegacjach. W związku z tym pana nie powiadamiam nawet o sprawach przegrzewalskich, bo były i takie, na które pan nie szedł. Panie Krzysztofie Kwarciaku, odpowiem bardzo prosto, proszę pana. Nie widziałem zasadności, żeby pan, będąc radnym Pupsia z Wyżnieckiego, musiał być na każdej rzeczy, która dotyczy przegrzewal. Bo to, że pan tam mieszka, to się cieszę, ale nie jest pan radnym Przegrzewal. To jest druga. Przepraszam, ja chcę skończyć. To, więc rozumiem panów żal, ale wytłumaczyłem. A to, że wy nie wierzycie w to wytłumaczenie, jest tylko dowodem braku zaufania, niczego więcej. Ja to też rozumiem. Macie prawo mi nie ufać i przewodniczącej Komisji Infrastruktury, aczkolwiek wydaje mi się, że co jak co, ale na spotkanie, gdzie przewodniczący zarządu i rady i przewodnicząca Komisji Merytorycznej, to wydaje mi się, że idzie skład bardzo dobrze przygotowany do rozmowy z każdym urzędnikiem. To po pierwsze. Druga rzecz. Wykonanie projektu. My, szanowni państwo, w ogóle mylimy pojęcia teraz. Czy tu ktoś mówi, że jest przeciwko chodnikowi wzdłuż Księcia Józefa? Wy zarzucacie nam między innymi podtekst tej całej prezentacji, że Rada nie chce zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. To jest moim zdaniem manipulacja, zwykła manipulacja faktami. Ta Rada
praktycznie wszystkimi głosami przegłosowała budowę tego chodnika, pomimo, że to nie było tego fragmentu na liście rankingowej, jak przyszliśmy tutaj 3 lata temu. A mimo to poparliśmy wszyscy jednogłośnie, że taki chodnik należy zrobić. I ja bym się tego trzymał, że nadal go chcemy zrobić. Tylko, że Państwo musicie pamiętać, dlaczego podjął zarząd taką uchwałę, ponieważ wpłynęło pismo do Rady z prośbą o opowiedzenie się, dlatego, że przeznaczone pieniądze w tym roku na projekt nie będą mogły być już zrealizowane prawdopodobnie ze względu na bardzo krótki czas, bo będzie musiał być podpisany aneks do umowy z projektantem. I decyzję trzeba podjąć szybko, dlatego że projektant musi otrzymać albo zakończenie umowy na etapie koncepcji, albo dalej realizować, z czego prawdopodobnie jesteśmy spóźnieni, co nie jest naszą winą, o około miesiąc, żeby w ogóle dało się wydać na projekt pieniądze. Więc tak czy inaczej już zapowiedziano, zresztą Madzia była świadkiem, że aneks do umowy będzie brzmiał w ten sposób, że pan projektant będzie płacony z tych 300 tysięcy, które przeznaczyliśmy na ten chodnik na przyszły rok w WPF-ie. Czyli taki projekt uchwały już jest. Ten chodnik jest w WPF-ie wpisany na kwotę 300 tysięcy złotych w przyszłym roku. I teraz podpisując aneks do umowy, my być może skończymy projekt, ale uwaga, projekt z 7-metrową jezdnią, 2-metrowym chodnikiem i zatoką, gdzie nie wchodzi cały autobus. Czyli ja zadaję takie pytanie, czy my chcemy taki projekt? Mnie się wydaje, że ten projekt jest zły. Jeżeli nam zaprojektują, w przyszłym roku zakończą i zapłacimy kolejne 16-17 tysięcy za zrobienie projektu w oparciu o tą mapę, to będziemy bardzo zadowoleni i wtedy będziemy musieli zrealizować chodnik za 1 000 000 złotych. O to chodzi w tym wszystkim, a nie o to, że my chcemy nie zbudować chodnika. Nie rozumiem tego braku zaufania z Państwa strony. Andrzej Pawlanek, potem ja mam pytanie, Panie Przewodniczący. Bo według mojej wiedzy, być może ja się na tym nie znam, nie wchodzi do realizacji żaden projekt w budżecie miasta, jeżeli nie ma zapełnionego pełnego finansowania. Czyli projekt plus wykonawstwo. Jeżeli wyceną jednostki uprawnionej do tego, a w tym wypadku jest to ZIKI, projekt ma kosztować, nie wiem, 300 tysięcy złotych, następnie wykonawstwo 1 000 000 złotych, to my musimy, według mojej wiedzy, zapewnić finansowanie. Na przykład, my musimy zapewnić finansowanie za 1 300 000 złotych i zapewnić to finansowanie na ileś tam lat do przodu. No i w związku z powyższym, oczywiście, że możemy zapisać w WPF-ie do roku 2032 finansowanie, bo bodajże, o ile mnie pamięć nie myli, do tego roku ten dokument obowiązuje. Tyle tylko, że pytanie, czy po pierwsze następne rady nie zmienią tego i po drugie pytanie, czy chodzi o to, żeby chodnik budować przez 30 lat. Myślę, że nie. A jeżeli nie zapewnimy finansowania na pełną inwestycję, to powtarzam, według mojej wiedzy żadna jednostka nie przyjmie tego do realizacji, ale być może ja się mylę. Pomijając już to, że nie uzyska to pozytywnej opinii skarbnej. Akurat niech pan radny zadał bardzo retoryczne pytanie. Wszyscy wiemy, odkąd wyszła nowa ustawa o finansowaniu gmin, oczywiście ma być wskazane pełne finansowanie. Ja powiem szczerze, ja się bardziej boję tego. O całości, inwestycji, całości i wykonania. Panie radny, jeżeli jest wpisane coś w WPF-ie, to owszem, ale jeżeli nie jest wpisane, jest. Każda inwestycja, która przykracza rok, musi być wpisana do WPF-u. Tak, tylko proszę Państwa, 300 tysięcy to przecież nie wzięło się z powietrza, tylko taką cenę nam podał ZIKIT po objeździe. Jak wyznaczaliśmy zakresy zadań, tak? Proszę też zwrócić uwagę, nawet koncepcję, która nam wzrosła z 300 na 500, też zaopiniowaliśmy pozytywnie. Nie zastanawiając się, skąd te 200 weźmiemy w przyszłym roku, być może licząc, że w wyniku przetargu i nikt nie poprosi nas o zmianę uchwały do WPF-u i w wyniku przetargu być może będzie taniej. Ale już kwota o jeszcze 700 tysięcy to już nie jest kwota, na którą nie będziemy mogli zwrócić uwagi. Bo wiecie Państwo, to nie jest łatwe, pan Paweł, no, że przeszam potem kurwa, potem panowie się zgłaszają po temacie. Znaczy, bo ja nie jestem członkiem Komisji Infrastruktury i chciałbym się dowiedzieć, czy ja to dobrze rozumiem. Przeznaczyliśmy 300 tysięcy po objeździe ZIKIT-u na projekt, na wykonanie. Tak. I teraz 300 na realizację, a 30 na projekt. 30 jest tak. W tym roku na projekt, a 300 na przyszły rok. Okej, okay. I teraz ten sam ZIKIT mówi, że ma być 1 000 000 złotych, więc ja się nie, pytam... Nie,
Nie, nie, nie. Właśnie to jest to, że nie słuchamy się nawzajem. Dlatego się to zrozumieć. Proszę Państwa, już tłumaczę. Nie ten sam Zikit, tylko w oparciu o jakieś tam wytyczne i kosztorys Zikitu wymyślono, jaki będzie chodnik. I to była wersja, którą głosowaliśmy. Następnie dwa wydziały inne złożyły opinie negatywne do tej koncepcji, z którymi my nie mamy możliwości polemiki na razie na tym etapie. No właśnie. I na podstawie, tej negatywnych opinii, które pani powiedziała w obecności nas, oboje, że będzie nieugięta, ponieważ to jest droga wojewódzka i nikt jej tego nie puści, nikt się w Krakowie nie podpisze pod mniejszym chodnikiem niż 2 metry i mniejszą jezdnią niż 7 metrów. W związku z powyższym projektant wykonał szybko, można powiedzieć, no zależy mu na projekcie, żeby go nie stracić. Dlatego zrobił w ciągu dosłownie kilku dni szybkie koszty szacunkowe i narysował mapę w oparciu o te negatywne opinie, a nie w oparciu o wymysł czyjś. Ja rozumiem. No i teraz w oparciu o te negatywne opinie wyszło na to, że robiąc jezdnię 7 metrów, chodnik 2 metry, wodociąg wychodzi pod krawężnikiem. Ja, Krzysztof stwierdza, oczywiście prawo nie nakazuje MPWiK zabronić budowy krawężnika nad wodociągiem. Niemniej jednak, wszystkie wskazania wodociągu, a jednak to oni zadecydują ostatecznie, czy zgodzą się na posadowienie krawężnika, są negatywne na ten temat wprost. Nie pozwalają budować krawężnika, a dokładnie w promieniu pół metra od magistrali jakiejkolwiek wodociągowej i krawężnika stawiać. To jest jedno. A drugie, wysoko podnosi cenę też zarurowanie całego rowu melioracyjnego. Ponieważ do tej pory, Szanowni Państwo, w pierwszym kosztorysie było 88 metrów na kwotę 132 tysiące, a teraz 200 metrów na kwotę 300 tysięcy. W związku z powyższym, no to są oczywiście dane szacunkowe, ale uchwały zawsze podejmujemy w oparciu o kosztorys szacunkowy, a nie już precyzyjne wyliczenie. Proszę bardzo, panowie dwaj, proszę Kuba, może się pan Andrzej, pan Krzysztof. Przede wszystkim powinniśmy mieć czas na de facto ta uchwała wstrzymuje wielkie prace z tym zadaniem i de facto kasuje to zadanie. A powinniśmy mieć chociaż trochę czasu powinniśmy podjąć decyzję, mamy wszystkie informacje, w tym momencie wszystkich informacji absolutnie nie mamy, mamy tylko to pewne urywki, nikt na pewno nie wystąpił z obowiązką do MPWiK o odstąpienie od zasad eksploatacyjnych, nie było formalnie takiego wniosku, nic takiego wniosku nie złożył. Panowie, kolejna sprawa, dlatego poczekajmy ten miesiąc, co się stanie, jeżeli poczekamy ten miesiąc, nic się nie stanie, to jest fundamentalna inwestycja i warto dać sobie trochę czasu na to, żeby na stopie podjąć decyzję. Pan rady dalej nie rozumie jednej rzeczy. My już nie wydamy 16 tysięcy na projekt. Pan tego dalej nie chce usłyszeć. No my nie wydamy już, a jak podejmiemy właśnie uchwałę za miesiąc, to nawet nie będziemy mogli ich jeszcze próbować przesunąć. Czyli w ogóle poświęcamy już te 16, bo tak czy inaczej ich już nie wydamy. To po pierwsze. Po drugie, czekają dlatego, że są związani umową z projektantem, a projektant do końca roku ma przełożyć wszystkie pozwolenia na budowę tego chodnika. Co w tym jest niezrozumiałego? Co pan chce to uzyskać przez ten miesiąc? Uzyskać wystąpienie MPWiK na uchwały, które podejmiemy, wystąpienie Zikitu na te uchwały, bo z racji tego, że powiedziałeś nam mi, Andrzejowi, tu jako tydzień przed sesją o tym problemie. I również trzeba będzie podpisać nową umowę z wykonawcą na projekt, żeby wykonać w przyszłym roku projekt. No czy to jest takie trudne? Ponieważ Zikit, jeśli nie podejmiemy dziś uchwały, zrywa umowę z wykonawcą, a tak naprawdę nasza uchwała wychodzi na wprzód tylko tego, by zostać o to poproszeni, nic więcej. Tak naprawdę dzisiaj, załóżmy, możemy pozytywnie się odnieść i dalej robić projekt, tyle że następstwem tego będzie wskazanie źródła finansowania i realizowanie projektu, który został nam przedłożony. Czy chcecie Państwo realizować projekt za 1 000 000 zł? Proszę bardzo, realizujmy. Ja nie mam się nie upieram. Dwie kadencje nie mają co robić. Proszę, Kuba Markowski, potem Kuba. Nie, to mogę skończyć. To, bo wydaje mi się, że de facto zatrzymuje wszelkie bazy nad tymi zadaniami. Już zostały zatrzymane. Okej, poczekajmy ten miesiąc, moja sugestia jest taka. Na wystąpienia odpowiedzi na uchwały, które następnie będą procedowane i też przypominam, że moja rozwiązanie spisać w UPF-ie na 2015 rok. Dla porównania realizowaliśmy nawet chemską za 1 200 000 zł. No ale wydaje mi się, że absolutnie nie będzie takiej potrzeby, bo uda się to zrealizować w kwocie bliskiej tej, która była pierwotnie zakładana.
Właśnie padają ciągle słowa, wydaje mi się, mam wrażenie, no, a Rada Dzielnicy nie powinna działać na zasadzie wydaje mi się. No to co mi ale pan nie chce usłyszeć, panie radny, jednej rzeczy, że projekt już jest zatrzymany, ponieważ wykonawca nie jest w stanie wykonać go, ponieważ musiała być nasza decyzja, że mamy milion złotych. Wykonawca nie zdąży zrobić projektu do końca roku. Powiedział to na spotkaniu. To można aneksem do umowy, prawda? Przedłużyć po nawet do stycznia. Ale płatność będzie w przyszłym roku, pan to musi zrozumieć. Więc nie ma znaczenia, czy aneksem pan przedłuży, czy podejmiemy uchwałę po uzgodnieniach taką, która spowoduje, że rozpoczniemy procedowanie w oparciu o koncepcję, którą będziemy chcieli. Ewentualnie zaczniemy procedowanie całkiem nowej koncepcji, na przykład odcinka od do, który będzie zaspokajał tylko potrzeby bieżące, czy coś, zanim nie zostanie zbudowana kiedyś obwodnica Przemysła. Nie wiem, szanowni państwo, również, jakie rozwiązanie jest najlepsze. Na dzień dzisiejszy zarząd po długiej analizie przedstawił taki projekt. Proszę, Łukasz Filipiak. Także tutaj pokazałeś cztery koncepcje, no, jednej mówiłaś marzenia, ale nawet jeżeli byś chciał poszerzać pobocze, czy zasypywać ruch, to nie jest już budowa chodnika, więc tak wymaga wycofania tej uchwały. Tak naprawdę znalezienie nowego rozwiązania wymaga zatrzymania obecnie projektowania tego na podstawie tej koncepcji, co ma projektant. Trzeba to zacząć tak naprawdę od nowa, jeszcze raz przemyśleć, czy możemy jakiś lepszy zakres, bardziej racjonalny, za bardziej racjonalną kwotę, bo to jest on zburzył pistony. I realizować zadanie w przyszłym roku. Nie podstawie nam obecnie. Można. Z racji tego, że często też tam korzystam z tego przystanku i przechodzę do ulicy Rybnej, zgadzam się z tym, że tam powinno być coś, co zapewni bezpieczeństwo. To jest niepodważalne. Ale trzeba pamiętać o tym, że ludzie, wszyscy, co zauważyłem i co może tutaj osoby też, które korzystają z komunikacji miejskiej, że przechodzą wszyscy nie przez przejście dla pieszych, tylko przechodzą na najbliższym tym przejściu praktycznie na wysokości tego hotelu albo na wysokości ulicy Rybnej przed zakrętem, gdzie narażają się jeszcze bardziej świadomie, bo nie widzą, bo patrzą w stronę samochodów jadących od miasta, ale nie patrzą na samochody jadące od strony Przegorza. I nie widzi też kierowca, też nie widzi tych osób, bo po prostu jest łuk drogi i ich nie widać. Poza tym, jeżeli postawimy tam chodnik zwykły czy cokolwiek, to muszą być postawione tam jakieś bariery. Bo sam chodnik nic nie da, bo będą samochody dalej wpadać na te osoby, które będą się poruszać po tym chodniku, a dalej będą osoby, mimo chodnika, będą dalej się przechodzić w tym przejściu do ulicy Rybnej, a nie po przejściu dla pieszych. Dobrze, czy ktoś z radnych jeszcze? Pan Andrzej Budziak, powiem pan Marcin i chcę mieszka kartę zabezpieczyć. Proszę bardzo, pan Andrzej. Problemu pozytywnego rozwiązania tych kwestii, no, co do tego się wszyscy zgadzamy, tak? Wszyscy chcemy to zamknąć? Tak. Mamy na to 300 tysięcy złotych w tej chwili? Tak. Jak dobrze. Pan widzi, nie wkładamy uchwały o wycofaniu tych pieniędzy. No, bo to jest po pierwsze. No dobrze. Druga sprawa, jak to zrobić. Pytanie, czy da się to zrobić lepiej poprzez wycofanie w tej chwili? Takie jest stanowisko zarządu. I poprzez tą uchwałę. Czy są alternatywne drogi, które pozwolą nam rozpocząć tę inwestycję, na przykład wykorzystując ten projekt, podrealizując go częściowo. I teraz, czy to było rozważane przez zarząd i jakie jest stanowisko na zarządu na ten temat, na przykład zrobienie chodnika razem z do przystanku autobusowego od strony ulicy Pajęczyn, bo tam jest najbardziej newralgiczna sprawa. To jest pierwsze pytanie. Druga sprawa jest taka, że ja uważam, że tak, jeżeli pan panie przewodniczący, w ogóle wszyscy radni, tutaj sprawa jest lewa, nie zachowamy pewnego standardu wypowiedzi, pewnej kultury osobistej, założymy polemizować poprzez wycieczki osobiste, nigdzie nie zajdziemy i nie będziemy w stanie efektywnie pracować przez ten rok kadencji, jaki nam został. I to tyle na temat pewnych wypowiedzi, które tutaj padły. Uważam, że powinniśmy trzymać standard, ponieważ po to nas wybrano. Teraz tak, nasze propozycje są takie. Albo zrobić do końca
słuchajcie, ten do przystanku autobusowego i taki projekt uchwały możemy sobie tutaj od ręki napisać i zobaczyć, co z ekwipmentem, bo na tyle pieniędzy nam wystarczy. Albo szukać ewentualnie rozwiązań, nad którymi pracował Krzysztof i rozważać, jakie z tych rozwiązań byłyby możliwe, słuchajcie, do zastosowania, ale w tym celu, moim zdaniem, powinniśmy uruchomić ludzi z ZKIT-u, być z nimi w kontakcie, omówić sprawy, czy takie rzeczy rozważaliście, czy takie rzeczy braliście pod uwagę, czy takie pomysły są waszym zdaniem do przepchnięcia. Jeżeli oni powiedzą, że tak, no to słuchajcie, to być może jesteśmy w stanie tą sprawę załatwić w sposób inny. Jeżeli mamy takie kontrowersje, jakie mamy w tej chwili, to weźmy, pracujmy jako zespół wspólnie i spróbujmy coś pozytywnego wykreować, zamiast przegłosowywać się nawzajem. Muszę się odnieść do tego, co pan powiedział. Jeżeli pan w którymś sformułowaniu uraziłem, przepraszam, to tak. Dostrzegam tego sformułowania, przynajmniej na ten moment, może odsłucham. Natomiast to jednak, wie pan, jeżeli mamy mówić o pewnego rodzaju szczepliwościach personalnych, to nie kieruję do pana, ale najczęściej to one w moim kierunku padają i po braku zaufania i tak dalej do tego, co realizuję i do zarządu. Bo jakbym miał teraz rozwodzić się bardzo długo, jaki brak zaufania niektórych radnych w naszym kierunku jest za błahe rzeczy, to byśmy tutaj do rana siedzieli. W związku z tym pana osobiście przepraszam, się czymś uraziłem, być może zbyt ogólnie powiedziałem, aczkolwiek nie skłamałem, mówiąc, że nie chodzi pan na delegację w ogóle w tej kadencji. W związku z tym nie, chyba nie spowodowałem nic z tym zdrożnego. To przecież jest prawda. Może sprawdzić to i wrócimy do rozmowy. Oczywiście sprawdzę, mam wszystkie spisane delegacje państwa od początku kadencji. Proszę państwa. Tu jeszcze zgłaszał się Marcin i jeszcze mieszkanka chciała. No najpierw radni. Proszę bardzo, Marcin. Tutaj właśnie jest za dużo jakichś takich tematów pobocznych, a za mało konkretów, bo według mnie słusznie Krzysztof to uważam, musimy mieć na pamięci, że to jest droga wojewódzka. Nie, to nie damy i zgadzam się w tym aspekcie akurat z Krzysztofem, że moim zdaniem mamy zbyt mało dokumentów wyjściowych. Bo tak, są jakieś dwie opinie wydziałów negatywne w ZKIT-cie, ale rozumiem, że nie dysponujemy tymi stanowiskami. Są wewnętrzne dokumenty ZKIT-u. Możemy o nie wystąpić? Wszystko możemy wystąpić, oczywiście. Jeżeli mają być podstawą podejmowania decyzji, no to ja na przykład jak mam mówić tak, nie, no to wolałbym taki dokument widzieć, a nie słyszeć. Jeżeli chodzi o szukanie alternatywnych rozwiązań, jak najbardziej jest to słuszne. Mam teraz takie pytanie, czy ktoś wie, jaka jest aktualna szerokość tej jezdni? 7 metrów. 7 metrów, tak? Jezdni, tak. Jezdni, to chodzi mi o jezdni. Musi być zachowana ta jaka jest. Myślę, że uzyskanie tych opinii jest jak najbardziej słuszne i jedyne ryzyko, jakie widzę, jak się mylę, proszę mnie poprawić, to jest to, że ryzykujemy, że 16 tysięcy złotych nie wydamy na inwestycje w naszej dzielnicy, to pójdą na spłatę długu miasta, tak? To jest to zagrożenie, które widzimy. To znaczy inaczej, to jest część jakby tego zagrożenia. To, że my nie wydamy 16,5 w tym roku, to już jest pewne. Może tak powiem, dopiero jak nie wydamy, to będzie na 100%, teraz na 99%. Bo jak już termin nie pozwoli, ponieważ projektant przy nas powiedział, że nie wywiąże się już termin. A skoro się nie wywiąże, musi być aneks do umowy w związku z tym, że będzie realizował go na przyszły rok, będzie płatność w przyszłym roku. Czyli projektant ma jak najbardziej po jego stronie prawo, ponieważ mając negatywne opinie, a nie ma naszej zgody na wydanie 1 000 000 zł, nie może kontynuować projektowania. I tak naprawdę zatrzymanie tej dokumentacji powoduje tylko tyle na ten moment, nie przesuwamy po pierwsze 300 tysięcy, że zatrzymujemy procedowanie według tej koncepcji projektu. Ponieważ wszystkim nam się ta koncepcja nie podoba, nie chcemy wydać 1 000 000 zł i uważamy, że wariant jest fatalny. Ten pierwszy jest jeszcze strawny był, ale on nie przejdzie, ponieważ ma negatywne opinie i to jest pewne. W związku z powyższym jesteśmy zdania, że należy nie brnąć w ten projekt. On ma kosztować 400 tysięcy netto, zgodnie z tą notatką, tak? Pierwszy, pierwotne rozwiązanie koncepcyjnie oszacowano koszt realizacji 393 tysiące netto. 8,007 netto, czyli 500 tysięcy. Tak, prawie 500 tysięcy. Pierwotne i tak jest o 200 tysięcy. Więcej niż przeznaczyliśmy na przyszły rok. Umówmy się, moglibyśmy tu rozważać, prawda, etapowanie na następny rok. Tak, ale po negatywnych opiniach jest kolejny kosztorys i tak naprawdę, jeżeli będzie procedowany dalej ten projekt, to będziemy wydawać 1 000 000 zł. I
I o to tylko chodzi w tej uchwale, ale szanowni państwo, ja mam takie wrażenie, że właśnie ten brak zaufania i te wycieczki personalne powodują, że rozmawiamy czasami o dwóch różnych rzeczach. Jeszcze jedno pytanie, bo jakiś czas temu, może to być nawet 3 lata temu, projektowaliśmy i dyskutowaliśmy o chodniku kilkaset metrów wcześniej, tam na wysokości ulicy Wodociągowej. Będzie realizowane. Przy tej samej ulicy, bodajże nawet po tej samej stronie. Równie bardzo drogie, nie, równie bardzo drogie. Chodnik tylko jest bardzo krótki, dlatego jakby nominalnie cenę. No właśnie, czy rozwiązania stamtą nie można... Nie potrafię tu. Zaimplementować do sytuacji... Może w magistrali wodociągowej tam nie ma podkrowy. Jest, ale jest. Wiadomo, jest. I tak samo jest, są dwie nitki, tylko jedna nitka jest nieczynna i Zikit nie musi przekładać, a druga po prostu tutaj wodociągi zobligowały się, że na własny koszt zrobią, dlatego mamy cenę dużo niższą. Stąd na przykład pomysł Krzysztofa, że wystąpić, bo jak tam się... Proszę bardzo, mieszkanka jeszcze chciałem. Tak, czy pan przewodniczący może nas zapewnić, że ta pierwotna kwota na chodnik nie pójdzie na inne zadanie? Znaczy, mamy takie wszystkie podejrzenia. Już odpowiem na to. Mogę zapewnić tylko pod warunkiem, że zdążymy mieć projekt, mówiąc krótko, rozpoczniemy bardzo szybko i będzie pozwolenie na przyrok, no bo byłoby chyba czymś bardzo niegospodarnym nie przerzucić tych pieniędzy w momencie, jak otrzymamy informację, że nie będziemy mogli ich wydać. Ale więc co? Mogę, no to na co, to już w tym momencie jest drugorzędna sprawa. Nie mamy w tym momencie jakby skierowanych żadnych zadań, które mieliśmy według listy rankingowej. Natomiast już panie Pech, na razie nie ruszamy tych 300 tysięcy i mamy czas, mi się wydaje, do tego, żeby rozpocząć procedowanie dokumentacji, czy w oparciu o tą koncepcję, czy według całkiem nowej dokumentacji, nowego pomysłu, tak naprawdę najpóźniej musielibyśmy wiedzieć, że to zrealizujemy do mniej więcej marca. Ponieważ jeżeli w marcu nie będziemy znali, mieć pewności, to trzeba błyskawicznie będzie te pieniądze przesuwać, żeby je uratować. I na co? Na rzeczy, które będą dotyczyły prawdopodobnie inwestycji, nie remontów. To jest bardzo istotny element też tej całej zabawy. Proszę pana. Czy jeszcze chcę uzupełnić wypowiedź pana przewodniczącego, że jeżeli zadanie zostanie rozpisane na rok, a zostać rozpisane moim zdaniem będzie musiało, bo w ciągu jednego roku jest nie do zrealizowania, czyli będzie musiało zostać rozpisane w cyklu dwóch, może trzyletnim. Jeżeli zadanie zostanie rozpisane na okres dłuższy niż czas trwania tej kadencji, czyli na przykład na rok 2015 czy 2016, to o tym, czy to zadanie będzie realizowane, czy nie, w jakim zakresie, będzie decydowała następna kadencja, a WPF, czyli Wieloletnia Prognoza Finansowa, jest nowelizowana tak gdzieś 60 do 70 razy w ciągu roku. Dziękuję. Ile mówiąc, my możemy dziś obiecać wszystko, a i tak następna rada, która będzie już od jesieni przyszłego roku prawdopodobnie, może zmienić tą uchwałę, prawda? Także tu nie mogę położyć głowy pod topu. Ale mogę obiecać jedno, że tak czy inaczej, szanowni państwo, nie zostawimy, żeby nie próbować zrobić tego chodnika jakkolwiek. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry. I naprawdę od początku, jak Krzysztof zaproponował ten chodnik, nie było tu żadnych wątpliwości, że należy go zrealizować, tak jak powiedziałem wcześniej. I jestem zdania, że należy to, co Krzysztof powiedział, jak najbardziej wystąpić i MWK, i ZIK, i wszystko jest okej. Tylko szanowni państwo, ja nie chciałbym, żeby dalej był procedowany ten projekt według tej koncepcji, dlatego że nas na to po prostu nie stać. I pytanie, czy byłoby to racjonalne wydać aż tyle pieniędzy na ten chodnik, który... Gdybyśmy nawet nie znaleźli. Może słuszne jest to, co pan tutaj radny Budziak poddał, żeby etapować to i zrobić do tego przystanku za te pieniądze, które mamy. Ale... Mamy teraz wpisane te 300 tysięcy. Tylko jedna krótka sprawa. Jeżeli zrobimy ten kawałeczek chodnika od przystanku do Pajęczej, to po prostu to i tak nam nie poprawi w żaden sposób poprawy bezpieczeństwa, dlatego że wypadki są spowodowane tym, że te osoby przechodzą na drugą stronę i w miejscu praktycznie niedozwolone. I to... Panowie państwo, ja jednak wracałbym do projektu uchwały, ponieważ jeżeli będziemy znać o bezpieczeństwie, moim zdaniem ta rozmowa jest niezasadna. Bezpieczeństwo trzeba podnosić, ten chodnik jest potrzebny, nieważne w jakiej formie. Nie idźmy w tym kierunku dalej, bo to zły kierunek. Nie wyjdziemy stąd dzisiaj. Proszę pan radny Kwaciak.
dwa zdania. Po pierwsze, jeżeli by się okazało, że tej rury nie trzeba przekładać, to można tylko realizować dużo taniej. To wtedy realizujemy taniej o 300 tysięcy ten projekt, prawda? Więc... 205. Więc to jest bardzo wstępny szacunek, więc może poczekajmy, aż pojedzie czas dokładny szacunek. No poczekajmy ten miesiąc, co się stanie, poczekamy ten miesiąc. Ja też chciałem złożyć wniosek formalny o odesłanie tego projektu do projektodawcy. Chciałem sobie czas, no jeżeli w ciągu miesiąca informacje, które przyjdą, będą... Szanowni Państwo, chciałem... Szanowni Państwo, kieruję do Was wszystkich słowa. Proszę bardzo, jeżeli Państwa wola taka będzie i Państwo chcecie przesunąć to na sesję październikową, możemy przesunąć to na sesję październikową, aczkolwiek tak jak sądzę, niewiele to zmieni, nic to nie zmieni. Będziemy to o tym samym dyskutować. Ja chciałem jeszcze raz, żeby Pan Przewodniczący raz powiedział, ile pieniędzy nam dzięki temu może przepaść. Ile teraz czasy przepada? Jeżeli będziemy, że tak powiem, odwlekać procedowanie tej uchwały, to chciałbym, żeby Pan Przewodniczący jeszcze raz powiedział wszystkim radnym, ile pieniędzy nam przepadnie. Rozumiem, że Pan Paciak jest bardzo bogatym człowiekiem, w związku z powyższym wyrównał. Przede wszystkim jest to sprostowanie, te pieniądze nie przepadną. Nie do sprostowania, te pieniądze nie przepadną, tylko jeżeli już to wrócą do budżetu miasta. To są publiczne. A po drugie... Ale ja powiem, szanowni Państwo, wróćmy to. Musieliśmy szukać teraz. Na pewno wtedy 16,5 już nie przesuniemy. Dzisiaj szanse przesunięcia też są nieduże. Ale żeby Państwo rozumieli... Tak czy tak wrócą do budżetu miasta. Ja chcę usłyszeć tak, bo powinniśmy wiedzieć odesłanie projektu uchwały do komisji lub projektodawcy zawierający wskazanie adresata, cel odesłania oraz zadanie. Podobna analiza. Cel ponowna analiza problemu, poczekanie na wystąpienie. Kto będzie analizował ten problem? No to zależy część tego projektodawcy. Zobaczymy, jak chwilą odpowiedź na ten... Zarząd będzie analizował przez miesiąc czasu. Zobaczymy, jakie chwilą odpowiedź na tę uchwałę na jest do tego komisja infrastruktury. Ale projektodawcy nie są. Nie mogę do końca analizować. To, żeby sprawa była jasna, pismo z Kitu decyzję wpłynęło po komisji infrastruktury. Zgodnie. Z tego to się też wyniknęło, proszę Państwa, kto z Państwa wniosek formalny? Tak, chciałem głos za. Przepraszam. Proszę Państwa. Głos za wnioskiem formalnym grupy radnych o odesłanie projektu uchwały do zarządu. Wskazanie to wiadomo, a my jesteśmy cel odesłania, mamy procedować dalej ten problem. Analizować, przepraszam. Proszę bardzo, głos za, czy jest? Pan Kajfasz. Głos przeciw? Nie ma, tak? Dobrze. Jest? Masz nie. Proszę bardzo, Szanowni Państwo, głosujemy. Odesłanie projektu uchwały do komisji lub do zarządu, żeby przeanalizować go ponownie ten projekt uchwały. Kto z Państwa jest za? A nie na głosowanie, to jest wniosek imienne głosowanie. Ale to jest imienne głosowanie uchwały, no to tak. Przepraszam bardzo, ja umiem czytać, jeżeli już mamy. No co mamy głosować imiennie, bo się gubię w tym momencie. Rozstrzyganie wniosek uchwały. Wniosek jest rozstrzyganie wniosek uchwały. Nie. To wyjmować. Złożył Pan wniosek grupy rady o głosowanie innego projektu uchwały. A prawie Pan Radny tak często cytuje paragrafy, punkty i wszystko, że chyba naprawdę jestem wstrząśnięty, że Pan takie rzeczy stosuje cały czas na sesji. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania o odesłanie projektu do zarządu. Kto z Państwa jest za odesłaniem projektu do zarządu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Szanowni Państwo, i teraz jest wniosek grupy radnych o głosowanie imienne projektu uchwały. Ale to rozumiem, że najpierw rozumiem, że będziemy głosować przed każdą uchwałą, bo to...
Panie Przewodniczący, sprawa formalna. Z mojej wiedzy wniosek o głosowanie imienne ma być złożony osobno do każdego projektu uchwały. Także nie można na podstawie jednego wniosku głosować trzech projektów uchwał. Tak, tak. Proszę o przytoczenie konkretnego paragrafu, który zagłosujemy. To jest pana radnego Andrzeja. Ja powiedziałem według mojej wiedzy. Ale będziemy głosować imiennie po prostu. Ale pytanie, bo pan radny zgłasza, czy wniosek grupy radnych powinien być do każdego uchwały osobno. Według mnie tak, ale przyznam szczerze, jeżeli Państwo jesteście, to ogłoszę przerwę do jutra i w Radzie Prawnym to wyjaśnię precyzyjnie lub właściwie postąpimy zgodnie z logiką jakąś, czyli logika by nakazywała złożyć wniosek grupy radnych, co nie jest problemem, wydaje mi się, na uznania przy każdym będzie, a nie zbiorowo, tym bardziej, że będziemy musieli głosować za każdym razem przed każdym projektem uchwały. Trzymajmy się jak to zdarzy. Zaczyna się raz, że będziemy wychodzić o 24 z tego na mecz. No, zaczynamy właśnie, jeszcze rok przed nami. Już były takie sesje, już były takie dzielnice w Krakowie, gdzie prowadzowali do drugiej rundy. Muszę napisać SMS-a, bo 10 minut nie mówię, że zaraz nie patrzę. Szanowni Państwo, ja powiem szczerze, to zależy od wnioskodawców. Można interpretować tak i tak. Ja pozwolę sobie dopuścić tego typu wniosek. Proszę Państwa, pozwolę sobie dopuścić wniosek w ten sposób złożony. Jeśli będzie to uchybienie, no to oczywiście narażamy się na pewne jakieś tam reperkusje. Na nie wiem, czy się Szanowni Państwo, też udajesz mu słowo. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania imiennego. Proszę nie opuszczać sali. Przypominam, że będziemy... Czy Państwo wypowiadają się teraz? Proszę Państwa! Państwo sobie zdajecie sprawę, że jesteśmy przy pierwszym projekcie uchwały, a jest 20 kilka. Jeżeli teraz nie potrafimy się skoncentrować, to co będzie za godzinę? Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za imiennym głosowaniem? Przepraszam, już jestem zakręcony. Przepraszam najmocniej. Kto z Państwa jest za uchwałą w treści, którą czytałem? Czy przypomnieć? Paragraf 1. Wniosek o przerwanie procedowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Księcia Józefa na odcinku od Kamerulskiej do Pani. Pajęcie. Rozumiem, że uzasadnienia nie muszę czytać, macie Państwo przed sobą. I teraz po kolei pytam, kto jest za, kto przeciw. Pan Andrzej Budziak. Jestem przeciw. Bułat Paweł. Jestem za. Dziura Bartkiewicz. Za. Filip Jakubasz. Za. Filip Jakszczęsny. Za. Kaczorek Filip. Nie ma. Garzeł Marzena. Za. Golonka Marek. Za.
Pawlanek Andrzej. Za. Jakubowski Krzysztof. Za. Kajfasz Paweł. Przeciw. Kapusta Marcin. Wstrzymuje się. Kowalski Paweł. Wstrzymuje. Farciak Krzysztof. Przeciw. Jul Pani Juli. Nie ma. Dyła Magdalena. Za. Markowski Jakub. Za. Milej Jerzy. Wstrzymuje się. Sikora Marek. Za. Sumidajski Piotr. Za. Wcisło Ewa. Wstrzymuje się. Za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące, stwierdza, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy, szanowni państwo.